W naszym porannym programie bardzo często pojawiają się roześmiani, sympatyczni goście i tak też będzie. Tym razem witam bardzo serdecznie ze mną pani Ania Peterko, zastępczyni komendanta Chorągwi Śląskiej. Dobrze powiedziałam, bardzo tak? Dobrze, dzień dobry, czuwaj. Dobry, czuwaj. Ja w tej nomenklaturze się kompletnie nie orientuję, bo harcerzem pani Aniu niestety nigdy nie byłam. Tak jakoś moje koleje życiowe się potoczyły, ale bardzo chętnie dowiem się wspólnie z naszymi widzami, jaką to ciekawą akcję ostatnio zorganizowaliście jako Chorągwia Śląska, zresztą we współpracy z innymi organizacjami, o których też myślę warto wspomnieć. Świat oczami młodzieży. Na czym ten projekt polega? Skąd wziął się pomysł na zorganizowanie tej akcji? Rzeczywiście tak jest, że od początku tego roku realizujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem Guido Zabrza i z firmą Lokalne Badania Społeczne projekt, który nazywa się Świat oczami młodzieży. Jest to projekt, który jest adresowany do dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. W tej chwili projekt jest realizowany w Rydułtowach, w Częstochowie, w Zabrzu i w Chybiu. To są takie gminy, które zostały wybrane po właśnie w pierwszych takich badaniach, które zostały przeprowadzone. I projekt obecnie jest na półmetku mniej więcej, tak? Mniej więcej projekt jest na półmetku. Tą część jakby tego pierwszego półrocza podsumowaliśmy taką konferencją, która się odbyła pod koniec czerwca tutaj u nas w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie, na którą zapraszaliśmy przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, różnych innych organizacji pozarządowych, które podobnie jak my też zajmują się tą tematyką. No i myślę, że konferencja zakończyła się bardzo dużym sukcesem, sądząc też po ankietach ewaluacyjnych wśród uczestników, które były robione, też miały bardzo pozytywny oddźwięk. Pani Aniu, ja mam taką propozycję, żeby naszym widzom nieco bardziej akcję przybliżyć, to teraz już zaproponujemy pierwszy fragment filmu, który został przygotowany z tej właśnie akcji. Także spójrzmy, drodzy Państwo, razem, na czym akcja polega, a już niebawem wracamy do rozmowy. Kamera, akcja! Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją wychowawczą, która w swoich założeniach zajmuje się również pomocą społeczną, w tym poprzez prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży, szczególnie tam, gdzie ta młodzież jest zagrożona społecznie. Kapitał Ludzki ogłosił w ramach projektów współfinansowanych zresztą ze środków europejskich program operacyjny, który nazywa się Świat oczami młodzieży. I myślę, że tutaj bardzo się dobrze stało, że chłopcy zainteresowały się tym programem, ponieważ na terenie działania naszej Chorągwi jest wiele środowisk, w których takie zagrożenia występują. I myślę, że będziemy mogli wspólnie z partnerami, to znaczy ze Stowarzyszeniem Guido i z firmą, która przeprowadziła badania społeczne, wspólnie wypracować model poprawy warunków tej młodzieży. Będziemy cały ten program realizować przez półtorej roku i będziemy mogli spotykać młodzież, która będzie mogła wymieniać doświadczenia i pomysły. Będą różnego rodzaju prowadzone warsztaty, będzie potem analiza sytuacji wydarzeń, analiza też potrzeb tych młodych ludzi i myślę, że to jest bardzo istotne w całości tego programu. Oczywiście ważne jest też, żeby ten program przyniósł zamierzone cele, czyli żebyśmy mogli wykorzystać wyniki tych wszystkich badań i spróbować nie tylko zwalczać skutki, które już powstały, tylko zareagować w tych środowiskach. Mamy kluby w Rydułtowach, w Chybiu, dwa kluby w Częstochowie oraz dwa kluby w Zabrzu. I już po pierwszych spotkaniach w tych klubach widać bardzo duże zainteresowanie, bardzo duże efekty młodzieży. I już ta młodzież pokazuje swoim rówieśnikom, zwłaszcza z tych grup, które potrzebują tego wsparcia, że dzieje się coś ciekawego, że warto się tym zainteresować, że jest jakiś pokazany nowy sposób na zajęcia i na zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Świat oczami młodzieży. O tym projekcie w porannym programie telewizji TVS będziemy jeszcze rozmawiać. Przypominam, że moim gościem jest pani Ania Peterko. Pani Aniu, do rozmowy wrócimy zaraz po krótkiej przerwie reklamowej. Państwo zobaczą. Już przed godziną 9 wracamy do Państwa. To poranny program telewizji TVS absolutnie na żywo sprzed naszej stacji plenerowej. Już prawie słoneczne wydanie. Pani Aniu, trochę cieplej się zrobiło, prawda? Zdecydowanie cieplej. Zdecydowanie. Na pewno ciepło, sympatycznie, gorąca wręcz atmosfera. W czasie Waszych warsztatów, przypominam, rozmawiamy o akcji Świat oczami młodzieży. Akcji, której jednym z organizatorów jest Chorągiew Śląska. Chorągiew, dobrze mówię? Związku Harcerstwa Polskiego. O, pięknie. Pani Aniu, to teraz ja bardzo bym prosiła o podsumowanie, takie pierwsze podsumowanie tej akcji. Jakie pierwsze efekty, rezultaty?
Państwa zdaniem, jako organizatorów, kiedy widzicie to, co się dzieje, to jak możemy tą akcję podsumować na półmetku? Znaczy, możemy powiedzieć tak, że mamy już kilka takich rezultatów wymiernych. Jednym z tych rezultatów jest tutaj leżący przede mną raport, który powstał z badań jakościowych realizowanych podczas realizacji naszego projektu. Jest to oczywiście zwiększenie oferty możliwości wypoczynku czy spędzenia wolnego czasu dzieci i młodzieży, które są po prostu objęte tym programem. To jest ich udział na przykład w warsztatach dotyczących wizażu, warsztatach samoobrony, warsztatach medialnych. I oprócz tego, że po prostu chcieliśmy, żeby podczas tych warsztatów dzieci nabyły takie umiejętności, żeby potrafiły dziewczyny same zrobić makijaż, czy potrafiły sobie zaradzić w samoobronie, na przykład podczas różnych zajść na ulicy. Chcieliśmy także, żeby mieli kontakt z fachowcami w tych dziedzinach i żeby mogli podpatrzeć po prostu, jak wyglądają te zawody w praktyce. Tak? Na przykład mamy też były warsztaty z pierwszej pomocy. Młodzież jeździła karetką, udzielała pierwszej pomocy. Już kilka osób się zdeklarowało, że chyba gdzieś tam w tym kierunku jednak pójdą na swojej ścieżce zawodowej, więc to są chyba takie dla nas najważniejsze na ten moment efekty. Czyli fajne to, że dzieci i młodzież dzięki tym zajęciom, tym warsztatom potrafią odnaleźć jakieś nowe pasje, jakiś nowy kierunek swój życiowy. Jak wspomniała Pani o fachowcach, jak było z pozyskiwaniem tych fachowców? Tu nie było żadnych kłopotów, problemów? Ludzie chętnie się decydowali na to, żeby wspomóc akcję? Znaczy większość osób się zgłaszała do nas samodzielnie, że tak powiem, bez jakiegoś naszego, znaczy nie tyle, że bez naszego wkładu, tylko po prostu nie było to trudne, żeby te osoby, które pracują z tymi dziećmi, które są opiekunami świetlic środowiskowych, czy prowadzą zajęcia bezpośrednio, żebyśmy te osoby zrekrutowali. Także myślę, że to też jest takie fajne. To z drugiej strony też pozwala na taką pracę, że pracujemy z pasjonatami na swój sposób. Tak, bo jeżeli ktoś sam się zgłasza do pewnej pracy, to wiemy, że chce to robić, że będzie miał po prostu sukcesy w tym, co robi. Podejście pełne entuzjazmu jest bardzo ważne, prawda? Tak jak i pani podejście do tej akcji. Pięknie opowiada o tym wszystkim pani Ania Peterko, która jest naszym gościem, a my teraz zobaczymy kolejny fragment filmu przygotowanego z warsztatów, które niedawno się odbyły. Wspomniała pani o warsztatach medialnych, o samoobronie, to my się teraz temu bliżej przyjrzymy. Proszę państwa, proszę bardzo. Znajdujemy się w Chybiu, gdzie mieści się właśnie siedziba klubu, który realizowany jest w ramach projektu Świat oczami młodzieży. W ramach klubu odbywają się różne zajęcia i warsztaty. Dzisiaj właśnie mieliśmy okazję oglądać warsztaty medialne, w ramach których odbyła się praca z kamerą oraz warsztaty fotograficzne. Dodatkowo przez te półtorej miesiąca, które już mamy za sobą, odbywały się warsztaty wizażu, gdzie dziewczyny uczyły się jakichś podstaw makijażu, odbywały się zajęcia sportowe. Mamy także jeszcze dużo planów. W planach mamy zajęcia interpersonalne, gdzie uczestnicy nasi będą mogli nauczyć się podstaw autoprezentacji, komunikacji, budowania poczucia własnej wartości. Dodatkowo będziemy również realizować blok indywidualnego doradztwa zawodowego, pojawi się również ratownictwo medyczne, pojawi się kuglarstwo, mam nadzieję zajęcia muzyczne, taneczne, także dziać się będzie wiele i mam nadzieję, że każdy będzie mógł coś dla siebie znaleźć. Towar, które pozostały w świetlicach, zawiązały się trzy grupy. Grupa medialna, grupa sportowo-muzyczna i grupa wizażu, kosmetyki i fryzjerstwa. W tych grupach skupionych jest 40 młodych osób. Jest to 16 chłopców, 24 dziewczyny. Zajęcia grupy sportowo-muzycznej to jest taka grupa najbardziej zróżnicowana tematycznie, gdzie realizujemy różnego rodzaju zajęcia. W tej chwili odbywają się zajęcia z samoobrony, zajęcia z ratownictwa medycznego. Grupa medialna, też te zajęcia są tam jakby na dwie części podzielone, bo odbywają się zajęcia z warsztatów kompetencji społecznych, gdzie młodzież oprócz uczenia się obsługiwania kamery, sprzętu fotograficznego, montowania z tego wszystkiego filmów, staje również przed kamerą
I bardzo pomocne w tym wszystkim są właśnie te zajęcia kompetencji społecznych, które ułatwiają ten występ. Znajdujemy się właśnie na planie filmowym naszego filmu, który kręcimy już od niedawna. Te warsztaty medialne rozwijają właśnie nasze umiejętności aktorskie. Jednocześnie nasi koledzy mogą się nauczyć montowania filmów. Poza tym możemy pokazać nasze umiejętności, jakie mamy. Mi się podobają te warsztaty, ponieważ dużo rzeczy tu robimy, się wolno pobawić. Ja grałam do tego na jednej scenie. To jest bardzo fajnie, tu i ciekawe. To jest takie miłe spędzanie czasu, myślę, wolnego. Dla każdego z nas fajna zabawa. Dodatkowo się poznajemy, integrujemy z różnymi ludźmi. Świat oczami młodzieży, czyli niezwykła akcja, w którą zaangażowani są pasjonaci. O tym sobie rozmawiałyśmy z panią Anią w międzyczasie, kiedy państwo oglądali film. To strasznie ważne, pani Aniu, prawda? Żeby ludzie z taką pozytywną energią przekazywali tę energię dalej i zarażali wszystkich uczestników danej akcji. Ja myślę, że tak, że to jest bardzo istotne, właśnie takie wzajemne oddziaływanie. Tak jak pani powiedziała, pani redaktor, że przekazywanie tej pozytywnej energii, tej takiej radości z tego, co się robi. Wiemy o tym, że chętniej robimy to, co lubimy, niż to, co musimy robić. Więc tutaj jakby fajnie, że ci pasjonaci są, fajnie, że wspieramy się wzajemnie w tej realizacji, no i że przekazujemy to naszym podopiecznym. Pani Aniu, wspominałyśmy już o tym, że akcja mniej więcej na półmetku. Jakie są dalsze plany, jeśli chodzi o kolejne działania, które będziecie organizować? W ramach tego projektu w tej chwili część dzieci i młodzieży wypoczywa na naszych obozach razem z harcerzami. I tutaj bardzo istotną rzeczą jest to, że to jest projekt o charakterze ciągłym, czyli realizowany jest przez okres minimum jednego roku. Nie chcemy jakby realizować projektów, które są projektami akcyjnymi, czyli trwają miesiąc i jakby tak naprawdę rezultaty, które mogą przynieść, są gdzieś niweczone. W dalszym ciągu po wakacjach kontynuujemy to działanie. Będą realizowane kolejne formy. Tutaj też staramy się te warsztaty i te wszystkie jakby działania, które wynikają z projektu, realizować za pomocą form harcerskich, żeby też jakby pokazać te pozytywne właśnie sprawy. To teraz pokażemy bardzo pozytywne sprawy, bo przedmiotem kolejnego felietonu będą warsztaty ratownicze, strzelanie oraz dyscyplina dość trudna, jaką jest aikido, którą, jak się okazuje, podopieczni już częściowo opanowali. Popatrzmy wspólnie, zapraszam. Znajdujemy się przy ulicy Wolności 350 w domu harcerza, gdzie realizujemy projekt Świat oczami młodzieży. Prowadzę zajęcia z ratownictwa medycznego wraz z ratownikiem panem Zbyszkiem Dadej. Przede wszystkim młodzież się uczy na takich scenkach prowizorycznych, gdzie mówimy na przykład, że osoba poszkodowana była na imprezie, przewróciła się i oni sami mają ze zdobytej wiedzy postawić diagnozę i co powinni w danym momencie zrobić. Dzisiaj typowo odbyły się warsztaty z RKO, czyli z resuscytacji krążeniowo-oddechowej. To są chyba najważniejsze warsztaty w całym tym projekcie. W związku z tym, że nasze stowarzyszenie przede wszystkim zajmuje się zagospodarowaniem czasu wolnego młodzieży, trudnej młodzieży, zagrożonej wykluczeniem społecznym, więc myślimy już o ciągłości, o przedłużeniu tego projektu, więc będziemy starali się o zdobycie środków finansowych na przedłużenie tego projektu. Coraz większe zainteresowanie jest, wiadomo, że to są fazy projektowe, tak? W pierwszej fazie jest takie dopiero nikły zainteresowany, jest to są te warsztaty, czym się w ogóle zajmujemy, czy to komukolwiek się przyda, tym bardziej tak trudnej młodzieży, która cały czas gdzieś tam na przystankach stała, papierosy paliła, tak i z innych perspektyw nie miała. Okazuje się, że tu są tak duże zainteresowanie, że przychodzą, no coś ciekawego się nauczą, ale jednocześnie to nie jest tylko i wyłącznie dla nich nauka, bo widzą możliwość zarobkowania w późniejszym czasie. Nie tylko, że nauczy się pomagać ludziom na ulicy w momencie, kiedy zasłabnie, ale to może być też twoim zawodem, tak? Jeżeli pójdziesz do szkoły, zrobisz kwalifikacje odpowiednie, możesz jeździć karetką pogotowia, możesz udzielać pomocy, tak? Jeżeli przejdziesz warsztaty medialne, możesz być projektantem strony internetowej czy administratorem sieci. Podchodzimy do tego, żeby ukierunkowali się zawodowo. Młodzież się angażuje fajnie. Są to dzieciaki chętne do warsztatów. Przychodzi ich dosyć trochę. No, co najfajniejsze jest to, że nawet
Dzieci świetlicowe, które w ogóle nie są objęte projektem, również bardzo chętnie przychodzą na te warsztaty i razem z tą młodzieżą po prostu uczestniczą w tych warsztatach. Też się czegoś chcą nauczyć. No, na dzień dzisiejszy wiadomo mi już, że dwie osoby są chętne w przyszłości podjąć zawód ratownika medycznego. Mam nadzieję, że do końca projektu tych osób będzie jak najwięcej. Widać, że ta młodzież jest zadowolona. Od 2-3 miesięcy działają u nas w mieście kluby integracji społecznej. Mamy takie dwa, jeden na Zawodzie, drugi w Śródmieściu. W klubach tych odbywają się zajęcia m.in. z wizażu, dietetyki, fotografii czy obsługiwania kamery oraz zajęcia sportowe. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów w tej dziedzinie. Są to osoby, które od kilku lat zajmują się tym i przyszły tutaj dzieciakom trochę pomóc, nauczyć ich nowych rzeczy, zachęcić do rozwijania siebie i swoich skrzydeł, do prowadzenia nowych zajęć, do uczenia się czegoś nowego. Zajęcia te przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku od 15 do 26 lat. Mogą one przychodzić tutaj bezpłatnie i skorzystać z tych zajęć po to, żeby właśnie czegoś nowego się nauczyć. Badaliśmy po pierwsze młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym, jak to zostało zapisane w projekcie. Po drugie, badaliśmy rodziców tejże młodzieży, którzy mieszkają i żyją w tym samym środowisku, co ta zagrożona wykluczeniem młodzież. Po trzecie, badaliśmy ekspertów. I ci eksperci to byli na przykład nauczyciele, pedagodzy szkolni, byli to księża, były to, krótko mówiąc, osoby, które pracują z młodymi ludźmi. Zostało bardzo dużo wywiadów z naszymi rozmówcami przeprowadzonych i to zarówno wywiadów indywidualnych, jak i grupowych. Wywiadów indywidualnych było dokładnie 182, a grupowych wywiadów było 6 w 4 miastach, to znaczy w Częstochowie, Zabrzu, Rydułtowach i Chybiu. Jednym z ważnych elementów tego badania była próba znalezienia przez nas pewnej recepty, może to złe słowo, ale próba znalezienia pewnych sposobów pracy z młodymi ludźmi, które właśnie mogą być wykorzystane na potrzeby tego projektu, ale nie tylko. Wszelakich działań skierowanych do młodych ludzi, czy to na Śląsku, czy może w innych rejonach. Krótko mówiąc, dwa wątki, które są bardzo, bardzo ważne, o które pytaliśmy. Pierwszy wątek to taki, w cudzysłowie, portret dobrej, fajnej, idealnej świetlicy, klubu młodzieżowego. No, to się może nazywać w bardzo różny sposób, ale chodzi o takie miejsce, w którym młodzi ludzie z tych osiedli mogliby przychodzić, spędzać wolny czas. Próbowaliśmy się dowiedzieć, co tych ludzi mogłoby przyciągać i jakie cechy powinno mieć to miejsce, żeby po prostu ci ludzie chcieli tam przebywać i spędzać tam swój wolny czas. I okazuje się, że najważniejszą cechą tego miejsca jest atmosfera, znajomi, przede wszystkim relacje międzyludzkie. To jest chyba taka najważniejsza rzecz, że mniej ważne nawet to, co się robi, jakie są zajęcia, jaki jest profil prowadzonych warsztatów, ale najważniejsze jest, aby tam się dobrze czuć, aby tam było fajnie. Akcja Świat oczami młodzieży na Półmetku. My o tej akcji dziś rozmawiamy. Przypominam, że moim gościem jest pani Ania Peterko, zastępca komendanta Chorągwi Śląskiej. Pani Aniu, mówiłyśmy już o tych planach, o tym, co się aktualnie dzieje. Podopieczni przebywają na obozach. Jesienią na powrót z tych obozów. Kolejne działania już zaplanowane. Jak państwo myślicie, albo inaczej zapytam, jak to wszystko, jaki to wszystko powinno odnieść rezultat, żebyście państwo mogli stwierdzić, akcja absolutnie, stuprocentowo udana. Tego się spodziewaliśmy, tego sobie życzyliśmy. Znaczy, obawiam się, że w 100% to my nigdy nie jesteśmy zadowoleni, ale w dużej części będziemy chcieli powiedzieć, że projekt został zrealizowany wtedy, kiedy przede wszystkim część młodzieży, część dzieci, które są objęte projektem, będą potrafiły robić to, czego ich uczymy, czyli będą mogły wykazać się praktycznymi umiejętnościami w samoobronie, w makijażu, w tworzeniu reportaży, będą potrafiły powiedzieć coś o sobie, umieć się zaprezentować na forum, to wtedy będziemy przynajmniej w części zadowoleni. Chcielibyśmy także być może kontynuować ten projekt. Ja tylko przypomnę, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Unii w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki czemu
czemu może być on bardzo atrakcyjnie realizowany, może być bardzo poszerzany o wiele elementów, których pewnie nie bylibyśmy w stanie z przyczyn technicznych realizować w innej sytuacji. No i tutaj jakby być może uda nam się w przyszłości objąć większym zasięgiem. Ja przypomnę tylko, że w tej chwili jest 6 takich młodzieżowych klubów integracji społecznej. Są to 2 kluby w Zabrzu i w Częstochowie, 1 klub w Chybiu i 1 w Redutowach, więc być może w przyszłości uda nam się poszerzyć ten zasięg oddziaływań. Tak, myślimy, że to jest bardzo taka cenna inicjatywa. W tej chwili w każdym z tych klubów jest około 40 podopiecznych, więc myślę, że warto to rozszerzyć. Pani Aniu, bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w studio. Życzymy powodzenia, trzymamy kciuki za te akcje i za kolejnej edycję, mam nadzieję. A teraz już zobaczymy kolejny fragment warsztatów, warsztaty medialne w Chybiu, drodzy Państwo. Kto wie, być może jakieś talenty się właśnie w trakcie tych warsztatów objawiły. Popatrzmy wspólnie, a Pani bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Chybie to piękna, malownicza gmina na południu Polski. W jej skład wchodzą oczywiście Chybie, Frelichów, Mnich, Zaborze i Zarzecze. Na jej zróżnicowany krajobraz składają się liczne stawy, rezerwat torfowiskowy Rotus oraz zbiornik Goczałkowicki. Pierwsza wzmianka o Chybiu pochodzi z 1568 roku w związku z potwierdzeniem przez księcia cieszyńskiego Wacława III Adama sprzedaży łąki oraz wydaniem zezwolenia na założenie kolejnych stawów mieszczaninowi cieszyńskiemu Jakubowi Franczkowi. W ramach projektu Świat oczami młodzieży w Chybiu powstał Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej. Tak będzie dobrze. Nazywam się Marcin Góry. W ramach projektu Świat oczami młodzieży prowadzę zajęcia medialne. Chciałbym właśnie zainteresować jak największą grupę młodych tym właśnie zagadnieniem. Napisaliśmy już scenariusz, rysowaliśmy plany odgórne, wymyśliliśmy historię na podstawie burzy mózgów. Ogólnie dzieje się. Historia opowiada o chłopaku o imieniu Max, który przyjeżdża do miejscowości Chybie. Przyjeżdża do swojego kuzyna. Spotyka pewnego razu dziewczynę, którą postanawia odnaleźć. Jednak nie jest to takie proste. Okazuje się, że to jest trudne zadanie. Zaczynamy rysować storyboardy. Bawiliśmy się z green screenem, rysowaliśmy plany odgórne, robiliśmy także jakieś ujęcia ciekawe w plenerze. Projekt organizowany w naszej gminie jest bardzo interesujący z tego względu, że daje duże szanse młodzieży na rozwinięcie swoich zainteresowań, na poznanie nowych ludzi. Na każdych zajęciach, na każdych spotkaniach robimy coś nowego. Zapraszamy młodzież w wieku od 15 do 25 lat na warsztaty filmowe, graficzne, wizażu oraz zajęcia sportowe. Chybie, Hala Cukrownik. Do zobaczenia. Kamera, akcja!